30 września MKS Grudziądz podejmował u siebie Gwardię Koszalin. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15 w hali widowisko-sportowej na osiedlu Lotnisko. Po dwóch wygranych spotkaniach niestety nie udało się wygrać kolejny raz. Goście okazali się lepsi w obydwóch połowach. Już w pierwszej części spotkania zespół z Koszalina objął prowadzenie, w drugiej połowie je utrzymał. Grudziądzanie kilka razy niemal wyrównywali wynik, tracąc potem jednak punkty, co powodowało stopniowym zwiększeniem przewagi. Ostateczny wynik trzeciej kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi 30-25 dla Gwardii Koszalin. Kolejne spotkanie z liderem rozgrywek Sokołem z Gdańska. 6 października, godzina 18, hala sportowa na osiedlu Lotnisko. Dzisiaj porażka, ale sytuacja była napięta do samego końca. Tak, tak, to jest w piłce ręcznej. Gra się całe 60 minut i w końcówce nawet 4-5 minut przed końcem, gdzie przegrywaliśmy dwoma, trzema rąkami. Mieliśmy piłkę, mogliśmy ten mecz wyrównać i nawet zwyciężyć, ale błędy, które chłopcy popełnili przy wznowieniu, niewykorzystany rzut karny, rzuty z tyłu niepotrzebne, to spowodowało, że Koszalin konsekwentnie doprowadził do zwycięstwa. Obrona chyba troszeczkę dzisiaj zawiodła. Tak, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie z chłopców uszło powietrze, kiedy Koszalin prowadził 7 bramkami bodajże. Ale to wszystko jakoś zadziałało mobilizująco na chłopaków. Koniec ostatnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, 4-5 minut były decydujące. Pierwsza połowa pewnie mieliśmy problemy z utrzymaniem zawodnika na środku i obrotowego. Kolejny mecz? Za tydzień gramy w sobotę 6 o godzinie 18 Sokołem Gdańska. Jakieś zmiany przewiduje pan w ustawieniu? Nie, dalej będziemy grali to, co gramy, tylko musimy sobie porozmawiać i ochłonąć z tego, co było już przed meczem.